Praktycznie 24 godziny szkołą. Nie można, ktoś by powiedział oddziel, po prostu to się nie da. To się nie da po prostu. Czyli jeżeli jakiś jest, na przykład jest problem, na przykład czy dziecko się spóźniło na przykład na autobus w piątek, to ja praktycznie dopóki zadzwoniłam do mamy, powiedziałam się, że w domu jest, to ja tak, tak. A tak to już wyjaśniliśmy sobie. Jakby no, w myślach mamy te wszystkie relacje, tak? I zachowania dzieci. Najtrudniejsze jakieś problemy. Nie ma problemu, którego można nie rozwiązać. Tylko trzeba rozmawiać. Przypomnijcie, o czym mówiliście na ostatniej lekcji. Jaki był temat ostatniej lekcji? Pamięta? Dobre pytanie. Na ostatniej lekcji mówiliśmy o powstaniu styczniowym. Kiedy wybuchło powstanie styczniowe? W styczniu. Coś więcej? A kto pamięta, kto był pierwszym dyktatorem powstania styczniowego? Może Daniel? A ja nie wiem, mi to nie potrzebno do wiedzy. Nie potrzebne. Jakie ugrupowania polityczne działały w okresie powstania styczniowego? Weronika. Bo ja byłam chora, panie profesorze. No, byłaś chora, wyzdrowiałaś, cieszymy się, że wróciłaś. Na pewno uzupełniłaś zaległości. I pamiętasz, jakie ugrupowania działały w okresie powstania styczniowego? No i tu jest problem, bo nie pamiętam. Coraz lepiej. A jaki charakter miały działania zbrojne w czasie powstania styczniowego? Może milita? Myślę, że pozytywny. Pozytywny. A jak to rozumiesz?
No takie dobre. Działania zbrojne miały charakter wojny partyzanckiej. No kiepsko, kiepsko to wygląda. Może ta ilustracja pomoże wam? Jak sądzicie, co ona może przedstawić? Ktoś ma jakiś pomysł, co ta ilustracja przedstawia? Wojna. No wojna. Ta ilustracja przedstawia, pokazuje atak powstańców na koszary rosyjskie w Rawie Mazowieckiej. Atak oddziału Antoniego Jeziorańskiego. No kiepsko to wygląda, też się nie uczycie, ale jest rada, żeby wam pomóc. Na przyszłej lekcji zrobimy sobie sprawdzian z powstania styczniowego. Nie, proszę pana! Nie, dlaczego? Na co? No, żebyście się zaczęli uczyć. Chcę ostatnią szansę. Ostatnią. No może teraz prosić, wzięlibyście się do nauki. My się Musicie się uczyć, ale szansa jedna będzie, ale Muzeum Ziemi Rawskiej jest ciekawa wystawa, na którą moglibyśmy sobie pojechać, a przy okazji posłuchać wykład pana dyrektora muzeum na temat dziejów powstania styczniowego na Ziemi Rawskiej. Także na następnej lekcji jedziemy do muzeum, a potem proszę. Dziękujemy! Dziękujemy, proszę pana. Będziemy się uczyć i się nauczymy. Przechodzimy do lekcji. Proszę, proszę, nie jedzie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w Muzeum Ziemi Rawskiej. Dzisiaj opowiemy sobie o powstaniu styczniowym. Za chwilkę zobaczycie wystawę Powrót Dziedziców. Historia rodzin Romockich i Starzy Majewskich na tle dziejów Polski i regionu. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Pan poratuje. Przyjechaliśmy tutaj dowiedzieć się czegoś o powstaniu styczniowym. Bo uczyliśmy się, ale dzieciaki nic nie wiedzą. Katastrofa. Bardzo chętnie, zapraszam. Proszę bardzo. Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Jego przyczyny były złożone. Oczywiście było to nadal te dążenia niepodległościowe, ten duch niepodległości w narodzie nie zaginął, mimo że 30 lat wcześniej, prawda, powstanie listopadowe zostało stłumione, ale nadal gdzieś tam te dążenia niepodległościowe wśród naszych przodków były obecne. No i wybuchło kolejne powstanie, z powstań narodowych, powstanie styczniowe. Bezpośrednią przyczyną jego wybuchu było ogłoszenie tak zwanej branki, przymusowego poboru do wojska. Młodzi ludzie mieli być siłą wcieleni do armii rosyjskiej na kilkanaście lat, bo wtedy służba trwała bardzo długo. I wywiezieni gdzieś daleko od domu, bo przecież Imperium Rosyjskie, tak jak i dzisiaj, zresztą współczesna Rosja, było przeogromne. No i cóż, i był to bezpośredni impuls do wybuchu Powstania Styczniowego. Jeśli chodzi o Powstanie Styczniowe, to tutaj mamy postać Antoniego Piotra Kajetana Romockiego, bo tutaj przedstawiamy tą galerię postaci związaną już tutaj z ziemią rawską, bądź też szerzej z województwem łódzkim, naszym tutaj regionem. I syn tegoż Antoniego, Józef Romocki, pseudonim Wagner, też brał udział w powstaniu, ale bardziej w krakowskim, tarnowskim, tamtych rejonach, czyli mówiąc wprost, w Małopolsce bardziej. Natomiast my skupiamy się dzisiaj na poznaniu tych kart dziejów powstania styczniowego na ziemi rawskiej. W mieście znajdowały się koszary rosyjskie, czyli stacjonowały tutaj wojska rosyjskie, jak to mówiono wtedy, Moskale tutaj w mieście się znajdowali i
tegoż właśnie 4 lutego doszło do bitwy, często zwanej Bitwą Orawy, czy też Bitwą pod Orawą. W każdym razie te koszary zostały zaatakowane przez oddział pod dowództwem Antoniego Jeziorańskiego. To jest postać, którą musicie zapamiętać. Nieprzypadkowo w Rawie znajduje się ulica Antoniego Jeziorańskiego, bo to właśnie wtedy to był dowódca z czasów Powstania Styczniowego, który wsławił się tutaj właśnie tym brawurowym atakiem na koszary. Napotkał na swojej drodze inny oddział powstańczy, dowodzony przez Józefa Śmiechowskiego. To jest ciekawostka, Józef Śmiechowski był właśnie starszym o wiele żołnierzem od Jeziorańskiego i był właśnie weteranem poprzedniego powstania, powstania listopadowego. Powstanie styczniowe, tu trzeba to bardzo mocno podkreślić, było typową wojną partyzancką, tak? Czyli kombinowane oddziały, tak zwane partie powstańcze, słabo uzbrojone przeważnie. Też bardzo niedogodny termin, prawda? No kto zaczyna walczyć w styczniu, kiedy wiadomo, że wtedy zimy były bardzo srogie, powstanie nie było do końca jeszcze przygotowane, no ale to wynikało właśnie z tej branki zarządzonej przez władze rosyjskie, a więc specjalnie, aby można powiedzieć kolokwialnie, wybić zęby temu powstaniu, prawda? Zarządzono tą brankę i zmuszono jakby powstańców do walki no, w niedogodnym terminie, bo w styczniu. No ale cóż, powstanie wybuchło i 4 lutego pierwsze wielkie zwycięstwo miało miejsce tutaj właśnie na ziemi zaskiej. Początkowo Rosjanie, Moskale, jak to mówiono, bronili się zaciekle, schowani za tymi zamienionymi koszar, ale problem był taki, że to były koszary drewniane, w związku z czym Jeziorański wpadł na pomysł, żeby po prostu je podpalić. No i tak zrobiono. Moskale w popłochu zaczęli wyskakiwać, uciekać i z brawurowym ataku właśnie te koszary zostały zdobyte. No i po dziś dzień świętujemy ten 4 lutego, oddajemy hołd oczywiście tym bohaterom Powstania Styczniowego właśnie 4 lutego, przypominając ten brawurowy atak na Rawę. Wiadomo było, że nie można zostawać dłużej w jednym miejscu, bo sieć informacyjna, sieć szpiegów też była rozbudowana rosyjskich i Jeziorański udał się szybko na zachód i zatrzymał się w miejscowości Lubochnia, gdzie 2 dni później, 6 lutego, też odniósł zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi. Takie kolejne wielkie zwycięstwo odniosła partia powstańcza pod dowództwem Kajetana Słupskiego 17 maja 1863 roku pod miejscowością Babsk, tutaj jak się jedzie przy S8 dzisiejszej, prawda? Wielkie zwycięstwo powstańców. Naczelnikiem wojskowym powiatu rawskiego został Ludwik Żykliński. Kolejna niesamowicie ciekawa postać. Otóż on też miał bardzo ciekawe doświadczenia wojskowe z zagranicy. Brał udział w wyprawie Garibaldiego na Sycylię, czyli Garibaldiego, czyli tego, który był ojcem zjednoczenia Włoch. Ale także był takim obieżyświatem, że los rzucił go aż za ocean i wziął udział, uwaga, w wojnie secesyjnej po stronie Unii. Potem, gdy powrócił tutaj do Polski, został naczelnikiem wojennym powiatu rawskiego i odniósł spektakularne zwycięstwo 10 lipca 1863 roku pod Ossą. Ale nie tą Ossą, jak jedziecie do Białej Rawskiej, do szkoły, tak? Tylko pod Ossą w Opoczyńskiej, między miejscowościami Studzianna a Drzewica. I tam 10 lipca właśnie 1863 roku odniósł spektakularne zwycięstwo. Ale niestety 4 dni później w krwawej bitwie pod Brenicą, w dzisiejszej gminie Lubochnia właśnie, podniósł klęskę. Jego oddział został rozbity. Czyli o ile wcześniej pod Lubochnią było zwycięstwo Jeziorańskiego, tyle 14 lipca pod Brenicą w właśnie w dniu dzisiejszej Lubochnia miała miejsce krwawa bitwa, która zakończyła się porażką powstańców. Tutaj trzeba powiedzieć też, że w czasie całego powstania styczniowego stoczonych zostało około 1200 bitew i potyczek, ale tylko niewielki odsetek z nich to były bitwy zwycięskie. Chociażby tutaj ta Ossa, czy zdobycie koszar w Rawie, czy bitwa pod Lubochnią, ale to były drobne zwycięstwa, chociaż czasami spektakularne, ale jednak no, przewaga ogromna wyćwiczonego, dobrze uzbrojonego wojska rosyjskiego, no jednak była po stronie właśnie Moskali, prawda, bo tutaj powstańcy
walczyli tym, co mieli, no, byli słabo uzbrojeni. Stąd też taka popularność kos osadzonych na sztorc, prawda? Czyli jednostek kosynierów. Wojna partyzancka, taki zryw, który miał miejsce w styczniu 1863 roku, no, słuchajcie, był jednak skazany na niepowodzenie. Powstańcy i tak długo się bronili. W ogóle przez oddziały powstańcze przewinęło się przez te prawie półtora roku około 200 tysięcy żołnierzy. Z tym, że oczywiście tu mówimy jako taki całokształt, natomiast jednocześnie około 30 tysięcy walczyło. Czy kobiety uczestniczyły w wojnie? No to jest bardzo ciekawe właśnie pytanie, bo odpowiedź brzmi tak. Tutaj na terenie naszego województwa łódzkiego była, i to jeszcze w ówczesnym właśnie obwodzie rawskim, była taka słynna bitwa pod miejscowością Dobra. Bitwa pod Dobrą. I tam wsławiła się jedna z takich właśnie emblematycznych postaci kobiecych, jeśli chodzi o powstanie styczniowe, Maria Piotrowiczowa, która wykazała się właśnie bohaterstwem w czasie tej bitwy pod Dobrą, także zdarzały się właśnie takie fascynujące postaci kobiece, które też brały udział bezpośrednio w walkach. Ile lat trzeba było mieć co najmniej, aby móc zabiegać się o miejsce w armii? Nie była to regularna wojna, prawda, czyli na zasadzie nie było regularnych wojsk. 12-13-latkowie raczej nie walczyli, czyli powiedzmy osoby, które miały po 17-18 lat i więcej, prawda, no ci, którzy już po prostu byli w stanie, no oczywiście podchodzono do tego zdroworozsądkowo, no, czyli jeżeli byli to na przykład młodzi ludzie, ale już no powiedzmy no, na tyle dorośli, że mogli wziąć udział w walkach i powiedzmy nie sprawiało to problemu, no to też takich spotykamy, prawda, w szeregach powstańczych. Gdzie pochowano najważniejszych powstańców? Na cmentarzu w Rawie, w takim charakterystycznym miejscu, znajduje się pomnik, obelisk, mogiła po prostu, czyli grób powstańców styczniowych, który został, w którym zostali pochowani właśnie ci uczestnicy walk tutaj o koszary w Rawie. A gdzie były te koszary? A no właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, na które odpowie wam pan Jerzy Kobrowski w Jatkach Miejskich, który czeka na was w Jatkach Miejskich, naszym oddziale przy ulicy Mickiewicza 11, który też ma ciekawe dokumenty na ten temat związane z powstaniem styczniowym, i on wam szerzej naświetli tutaj, gdzie mogły być te koszary, bo na 100% takiego adresu, że tak powiem, nam nasi przodkowie nie zostawili, aczkolwiek no, są pewne domysły i tam też jest taka mapa duża, na której wam pan Jurek pewnie wskaże to miejsce. Józef Wojtaszewski, Michał Jasiński, Rozalia Szatkowska, Niemiecki, na przykład. W obiekcie handlowym znajdowało się 16 kraw wrześniczych. Dzień dobry, Droga Młodzieży. Cieszę się, że przybyliście do Jatek Miejskich. Nazywam się Jerzy Kotrowski. Opowiem wam, jak oddział generała Antoniego Jerańskiego zdobył koszary w Rawie i gdzie one były, bo od kilku lat tak naprawdę wszyscy zastanawialiśmy się, gdzie one się znajdowały. Opowiem to na podstawie planu Rawy z 1817 roku. W 1817 roku koszary znajdowały się w miejscu dzisiejszego liceum. Było tu jeszcze wcześniej kościół świętego Stanisława i w momencie tworzenia osady rzemieślniczej koszary i stajnie zostały rozebrane i przeniesione na drugi koniec miasta, na tak zwane przedmieście warszawskie. To jest mniej więcej tutaj. Tutaj był folwark Zamkowa Wola i przedmieście warszawskie, czyli droga do Warszawy. Jak gdyby druga strona miasta, tak zwane też żydowskie miasto, ponieważ tam była osada żydowska. Już mniej więcej w czasie, kiedy to było powstanie, jest zaznaczone na mapie z 1843 roku, zaznaczone są budynek stajni wojskowych. Stajnie jednocześnie z koszarami. I to jest dokładnie to wzgórze, to jest dzisiejsze Sójcze, duże osiedle, zamek jest w tym miejscu. Opierając się na pamiętnikach Jegierańskiego, on opisuje,
że wyruszył z lasów radziejowskich, w okolice Skierniewic też, i uznał, że może zdobyć koszary w mieście Ragon. Założył obóz mile od miasta. Na tej mapie, niestety jest mała, ale na tej mapie widzimy, są obszary leśne. Więc on prawdopodobnie szedł, oczywiście nie szedł główną drogą. Główne drogi były jak gdyby pilnowane przez Rosjan. Szedł polami. I tutaj mamy taką drogę, ja domniemywam, że on mógł tędy właśnie pójść. Znalazł się, mijając Żydomice, tutaj dwa młyny, tu jest Rawka, główna droga jest tutaj, więc on nią nie szedł. Z lasów znalazł się w tym miejscu mniej więcej. Tu jest wzgórze, za tym wzgórzem były te stajnie wojskowe i koszary. I właśnie atak był przez to wzgórze. Tylko. Jaki był sens walki? Czy one były potrzebne? Myślę, że tak, ale szacując jak gdyby koszty, czyli ilość ludzi, którzy zmarli, zginęli w czasie tych wojen, walk, przepraszam, nie wojen, po powstaniu działo się to, że ludzie zostali wywożeni gdzieś daleko, na Sybir. I to byli też wszyscy Polacy. Później nie mogli stamtąd wrócić. Ale to jest cały czas historia, jak gdyby, nas jako Polaków. Sami sobie odpowiecie, jak będziecie się uczyli o tych powstaniach. Czy to było warto? Druga młodzieży, dziękuję wam bardzo za przybycie, za wysłuchanie mnie. Tak jak mówię, nie jestem historykiem, ale staram się być pasjonatem historii tej miejscowej. Dowiaduję się coraz więcej i zachęcam was, żebyście też to robili na każdym kroku. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Skąd masz to z tak drogą? Panie Kasunie, mi to właśnie. No, mieliśmy dziś zrobić sprawdzian, więc proszę, wyciągamy kartki. Nie, proszę pana, dlaczego? Najpierw niech pan sprawdzi naszą wiedzę z wycieczki. A czego się dowiedziałeś na wycieczce? Mnie na przykład zainteresowało to, że nawet z tego, że nawet wiedząc, że nie mamy szans w tym powstaniu, Polacy i tak zaczęli walczyć. Myślę, że gdyby nas to teraz spotkało, jakby wojna jakby nagle miała wybuchnąć, to myślę, że nie poradzilibyśmy sobie tak jak oni. W sensie, jakby oni byli naprawdę bardzo zawzięci, byli bardzo waleczni, a my pewnie byśmy zaczęli panikować i być bardzo w strachu. Czy warto było wywoływać powstanie styczniowe? Dla mnie to miało sens, bo taka manifestacja naszej chęci do walki i wolności dobrze wpłynęła na późniejsze losy kraju. Był sens, ponieważ dzięki temu wojska rosyjskie zostały osłabione. Walczyli dlatego, że chcieli odzyskać niepodległość, ale też dlatego, że jakby wzrósł ich nastrój patriotyczny. Chcieli walczyć o wolność. Wykazali się wielkim bohaterstwem i odwagą. No i myślę, że gdyby nie oni, to przecież by nas tutaj możliwe nie było. Rozumiem, że mieli cel, ale szczerze, jak miałam wybrać pójść, a nie pójść, to raczej bym do mnie poszła, nie spójrzyła, ale też jakby no mieli cel, chcieli walczyć tylko o swoją wolność i o wolność jakby swojej rodziny i jakby Polaków. Więc to też był taki angielski czyn do mnie. I też podziwiałam za to, że się wykazali taką odwagą i też bym dziękowała. Czy warto się uczyć historii, czy warto konkretnej historii powstania styczniowego? Jeżeli nie, to dlaczego nie? A jeżeli tak, to jaką naukę z tego czerpiecie?
To czy ja uważam ogólnie i interesuje historię o naszym kraju i o naszych polskich tam powstaniach, wojnach i tak dalej. Uważam, że to kraj się warto uczyć. Dlaczego? Wiedzieć, jak to wyglądało wcześniej. Mm. I wiedzieć, że ktoś musiał o nasz kraj walczyć. No cóż, lekcja zbliża się do końca. Przegadaliśmy całą lekcję. Bardzo interesująca była ta rozmowa z wami. Widzę, że wiele się dowiedzieliście o wielu ciekawych sprawach, tutaj rozmawialiśmy. I w ten sposób sprawdzian zaliczyliście. Nie będziemy robić odrębnej klasówki. Yeah! Za tą szansę.